Znów powrócił na arenę dyskusji publicznej temat prowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych. Wydaje się to być dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że jednomandatowe okręgi wyborcze funkcjonowały w ostatnich wyborach do Senatu i dowiodły tylko jednego, że taka ordynacja utrwala dwójpodział w polskiej polityce, dwójpodział na Platformę i PiS. Każdy, kto dzisiaj zgłasza ten projekt, ufając w to, że poprawią polską demokrację i że doprowadzi do rozbicia monopolu Platformy Obywatelskiej i PiS-u na polską politykę, dowodzi tego, że nie jest w stanie analizować rzeczywistości. Polska polityka, w tym ordynacje wyborcze, wymagają reformy. Wymagają także przybliżenia obywatela do procesu wyborczego, ale nie w taki sposób. Nie w sposób, który spetryfikuje na zawsze ten podział, którego Polska dzisiaj jest ofiarą i przez który ponosi olbrzymie koszty, w tym także koszty polityczne. Jeżeli ktokolwiek taki projekt zgłasza, to nie działa w interesie obywateli i nie działa w interesie żadnej innej partii, jak tylko Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Zwłaszcza tej ostatniej, bo ona będzie w rezultacie beneficjentem takiego systemu wyborczego.